Szanowni Państwo, znajdujemy się właśnie w Biurze Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Mamy dzisiaj przed sobą bardzo ważne wydarzenie, czyli nagrodę w naszym wakacyjnym konkursie. Jak ładnie zwiedzić powiat, co fajnego zobaczyć i przejechać przygotowanymi przez Bielsko-Podlaską Lokalną Grupę Działania szlakami rowerowymi południowego Podlasia. Jesteśmy tutaj praktycznie całym zarządem Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Pani Ewa Kulińska, pani Bożena Jaworska, pan Wiesław Bylina i nasi laureaci, którzy bardzo sprawnie, bardzo fajnie i z tego co wiem, bardzo dużo kręcili tymi rowerami, bo około 700 km po całym powiecie. Przypomnę tylko, że tras wytyczonych przez Bielsko-Podlaską Lokalną Grupę Działania jest prawie 1100, więc jeszcze około 400 km przed Państwem, jeżeli byście chcieli przejechać wszystkie. I wszystkich zachęcamy, bo na pewno warto. Dziękujemy za zaangażowanie. Myślę, że parę słów jeszcze członkowie zarządu powiedzą. Trzymają w rękach bony podarunkowe ufundowane przez Bielsko-Podlaską Lokalną Grupę Działania razem z Radiem Biper na to przedsięwzięcie. Cieszymy się bardzo, że akurat tutaj Państwo korzystacie z naszego przedsięwzięcia, że szlaki rowerowe, które kilka lat temu zostały wytyczone dzięki Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupie Działania, sprawdzają się, że turyści, rowerzyści jeżdżą po tych szlakach, tym samym poznają nasz powiat, jakże bardzo urokliwy i bardzo piękny krajobrazy naszego południowego Podlasia. Także bardzo się cieszymy. Gratulujemy jeszcze raz bardzo zwycięzcom, pani Kasi i panu Piotrowi. I oczywiście rowery, które zakupią, zapewne mamy nadzieję, że będą im służyć w dalszym poznawaniu naszego terenu. Zwiedzam różne zakątki Polski. Głównym celem była Korona Gór Polski. Tą Koronę Gór Polski zdobyłam, spotykając po drodze różnych ludzi. Wszyscy, czy większość, byli zachwyceni naszym Podlasiem. Zwiedzam to Podlasie rowerem, ale konkurs był dodatkową taką motywacją, żeby po raz kolejny zwiedzić, zobaczyć te urokliwe miejsca, które są w zasadzie w zasięgu naszej ręki. Szlaki poprowadzone są bardzo różnymi drogami, więc trzeba wziąć to pod uwagę, gdy się wybiera jednak na przejażdżki. Niektóre są, wiadomo, pokryte asfaltem, natomiast są niektóre pokryte szutrem, aczkolwiek bardzo fajnym szutrem. Także zachęcam wszystkich do przejażdżki i do odwiedzenia. Było to dosyć ciekawe, gdyż można było zobaczyć miejsca, do których normalnie się nie pojedzie, a tutaj z racji, że było po prostu przedstawione jakiś konkretny punkt, do którego należało dojechać, czy konkretne skrzyżowanie, można było po prostu tam podjechać, zobaczyć po prostu miejsca, w których się wcześniej nie było, także było to bardzo rozwijające. Zapytam, tych punktów nie było za dużo? Nie, tak naprawdę w międzyczasie, jak zacząłem jeździć, stwierdziłem sobie, że zrobię sobie zdjęcie z każdym skrzyżowaniem. Nie mam jeszcze wszystkich, ale myślę, że spokojnie na wiosnę uzupełnimy tę listę.